wiem, czy u naszego gościa nastrój spokojny, ale zaraz się przekonamy. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu Unii Europejskich Demokratów, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Mateusz Morawiecki twierdzi, że sprawa Beaty Szydło tak naprawdę jest zamknięta, że dziennikarze ją atakują, że tak naprawdę ona jest ofiarą całej tej sytuacji i widać na szefie rządu zupełnie te doniesienia funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa o tym, że skłaniani byli do składania fałszywych zeznań. No, nie robi to nic. No, ja jestem zdziwiony reakcją pana premiera, bo wydaje mi się, że wobec tych niezwykle poważnych oskarżeń, które padły pod adresem urzędników państwowych, premier powinien zareagować tak, jak oczekujemy w takich przypadkach. To znaczy powinna zostać natychmiast wdrożona procedura wyjaśnienia całej tej sytuacji, bo jeżeli prawdą jest to, co słyszymy, podkreślam, jeżeli to jest prawdą, to mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem politycznym na miarę Watergate, w której urzędnicy byli zmuszani do, funkcjonariusze, jeżeli jest to prawdą, byli zmuszani do składania fałszywych zeznań, by chronić niegodnego polityka, który w dodatku sam prawdopodobnie kłamał i w tym uczestniczył, jeżeli jest prawdą to, co słyszymy. No to są historie, które te zarzuty są na tyle poważne, że pan premier zamiast dowcipkować i używać dość nieszczęśliwych skądinąd zwrotów... Nie dowcipkując, się pochyla z czułością nad panią premier Szydło i jej losem. Dla mnie, pani redaktor, mówienie, że Beata Szydło jest w tej sytuacji ofiarą i że w nią ktoś chce uderzyć, jest dowcipkowaniem z Beaty Szydło i ironią Mateusza Morawieckiego, bo doskonale wiemy, że Beata Szydło, że to raczej Beata Szydło uderzyła w osobę na drodze, jej kolumna, a nie odwrotnie. I powtórzę, pan premier zamiast dowcipkować powinien tę sprawę wyjaśnić, bo sprawa jest poważna. My musimy wiedzieć, czy na szczytach władzy i rządu Prawa i Sprawiedliwości nie doszło do bardzo poważnego przestępstwa. No to już prokuratura tą sprawą, jak rozumiem, powinna się zajmować, ale ani widu, ani słychu reakcji prokuratorów w tej sprawie. Problem polega na tym, że najwyraźniej bardzo wieloma rzeczami, którymi powinna prokuratura się w Polsce nie zajmuje, natomiast wczoraj dostaliśmy szokującą informację, potwierdzającą do tej pory krążące plotki, a dziś już mamy praktycznie pewność, że rząd w Polsce, służby specjalne używały Pegasusa do inwigilowania osób politycznie niewygodnych dla tego rządu. No to są też kolejne informacje, które każą nam przypuszczać, że na szczytach polskiej władzy mamy do czynienia z daleko posuniętą demoralizacją. To podejrzenie, myślę, dzisiaj w Polakach, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne, na kogo głosowali, musi narastać. I musimy zadawać sobie pytanie, czy w czasach, ja mówiłem o tym na wiecu w obronie TVN-u, że dzisiaj będziemy, lada chwila będziemy siadać do stołów i będziemy rozmawiać ze sobą, jak Polak z Polakiem, bo temu służą święta. Na pewno bardzo ważnym tematem tych rozmów będzie drożyzna, będzie troska o przyszłość nas, naszych dzieci i taką przyszłość rozumianą nawet w perspektywie miesięcy i tygodni, bo mamy kredyty. Zastanawiamy się, jak złotówka długo się utrzyma, bo przecież upadek złotówki, spadek złotówki oznacza też potężny dla nas cios, dla tych wszystkich, którzy spłacają kredyty. Kredyty i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego będziemy rozmawiać o tych skandalach, które są na szczytach władzy. I myślę, pani redaktor, że niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, to przy tym wigilijnym stole będziemy zadawać sobie również pytanie dotyczące bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Rosja wczoraj po raz pierwszy powiedziała, od niepamiętnych czasów zagroziła Zachodowi wojną, działaniami wojennymi. U polskich granic mamy rozlokowane rosyjskie, już teraz rosyjskie bombowce strategiczne. I w tym czasie polski premier i polski prezydent idą na wojnę z Amerykanami w sprawie TVN-u. W czasie, kiedy jak kaniacz dżu potrzebujemy każdej sympatii i każdej solidarności ze strony Stanów Zjednoczonych. Panie marszałku, bo pan poruszył tutaj bardzo kilka istotnych wątków, tak, więc to są po kolei. Redaktor, tak, to wszystko jedno wynika z drugiego. Właśnie, ja rozumiem. Będziemy rozmawiać przy stołach wigilijnych. Tak jest, panie marszałku, więc zacznijmy rzeczywiście, bo to jest sprawa nowa i dość zaskakująca, czyli kwestia Romana Giertycha. Po pierwsze wniosek o areszt, bo Roman Giertych nie stawił się ponad 20-krotnie podobno na wezwanie prokuratury. Znaczy on jest jakimś nadobywatelem?
Nie, nie jest Roman Giertych nad obywatelem, chociaż działania Prawa i Sprawiedliwości mogą sugerować, że jest traktowany jako prawdziwy Superman, którego zadaniem jest obalenie tej władzy. Tak niestety nie jest. Giertych nie jest Supermanem, który chce obalić tę władzę. I natomiast środki, jakie ta władza przeciwko Giertychowi stosuje, zdają się sugerować, że go za Supermana uważa. Bo ja chcę pani przypomnieć, że 15 października zeszłego roku, ja pamiętam tę datę, bo to urodziny mojej córki, pan Roman Giertych został z hukiem aresztowany, a następnie w dwóch sądowych instancjach dowiedzieliśmy się, że sprawa, w której został aresztowany, w ogóle nie istnieje. Dwukrotnie sądy stwierdziły, że nie ma w ogóle przestępstwa. Nie tylko, że Giertych nie ma nic wspólnego, tylko po prostu nie było żadnego przestępstwa, więc siłą rzeczy nie może być przestępcy. I ten człowiek zostaje, mimo problemów zdrowotnych, no wszyscy pamiętamy, co się z nim działo, no przeciwko nikomu ta władza takich armat nie wytoczyła, jak przeciwko Giertychowi. Podczas gdy bardzo ważni politycy do dzisiaj nie zostali przesłuchani, mimo że na przykład osoby z nimi w jakiś tam sposób spowinowacone twierdziły, że w ich obecności wręczały łapówkę, prawda? No ale być może przez ten ponad rok prokuratura dokopała się jakichś innych sytuacji, które powodują, że Roman Giertych na takie przesłuchanie powinien się stawić i składać wyjaśnienia. Redaktor, ja przysięgam, że ja nie znam powodów i nie znam tych liczb ani tych wezwań prokuratury. Ja nie znam powodów, przysięgam, nie znam powodów, dla których Roman Giertych się nie stawia. Tak, tylko w tym momencie pojawia się pytanie i wielu ludzi pewnie sobie je zadaje. Dlaczego, mając wezwanie do prokuratury, Roman Giertych się na to wezwanie nie stawia? Myślę, pani każdy redaktor, szary, jak to się mówi, obywatel musiałby się stawić. Myślę, pani redaktor, że warto zadać to pytanie Romanowi Giertychowi. On na pewno zna na nie odpowiedź. A to śledzenie, inwigilowanie Pegasusem, o czym świadczy? Myśli pan, że to jest jakaś akcja na szeroką skalę? No, pani redaktor, jeżeli mecenas, który reprezentuje Donalda Tuska, reprezentuje wielu polityków opozycji, plus sam jest człowiekiem, który ujawnia taśmy Billy Fingera i tak dalej, prawda? Czyli ujawnia bardzo niewygodne dla władzy sprawy, w których ta władza praktycznie nie reaguje. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Nie zostali przesłuchani ludzie, którzy podobno uczestniczyli w rozmowie, w której doszło do podobno doszło do Jarosław Kaczyński kazał sprawę zamknąć. Sprawa została zamknięta. I ten człowiek, który wykrywa tę sprawę, reprezentuje Donalda Tuska, innych polityków opozycyjnych w różnych sprawach, w których ta władza ich prześladuje, jest poddany, i mamy na to dowód, inwigilacji Pegasusa, a wiemy, że Pegasusa mogą używać tylko służby specjalne, prawda? No to 2 do 2 równa się 4, a nie 2. I to oznacza, że Roman Giertych jest przez tę władzę traktowany absolutnie niestandardowo, jako tej władzy przeciwnik. I myślę, że... No sam się trochę ustawił w takiej pozycji. Myślę, że w sposób bardzo przemyślany. Tak, pani redaktor, ponieważ w każdym kraju każdy obywatel ma prawo powiedzieć, ta władza mi się nie podoba. Mam prawo w moim mieście powiedzieć, mój burmistrz mi się nie podoba, mój wójt mi się nie podoba, i mam prawo w Polsce powiedzieć, mój premier i mój prezydent mi się nie podoba. Polityka Prawa i Sprawiedliwości dąży, droga pani redaktor i drodzy państwo, do tego, byśmy już nie mogli powiedzieć, że nam się jakaś władza nie podoba, czy mała, czy duża. To się nazywa rosyjski model. I taki rosyjski model, w którym my mamy robić to, co nam władza każe, a przede wszystkim nie wolno nam tej władzy krytykować, bo jak powiemy coś na tę władzę, to dostaniemy Pegasusa albo coś innego jak Giertych, to to jest właśnie model, z którym chcemy walczyć. To znaczy, tu naprawdę nie chodzi o to, drodzy państwo, czy rząd będzie bardziej czy mniej lewicowy. To też jest... Chciałbym mieć takie dylematy. Tu chodzi, proszę państwa, o to, czy w Polsce będzie rząd, który jak będzie robił złe rzeczy, tak jak się to dzieje teraz, będziemy go mogli zmienić. Bo istotą polityki Prawa i Sprawiedliwości jest to, byśmy, kiedy będziemy chcieli ich zmienić, nie mogli tego zrobić. I właśnie w tym kierunku zmierza ich polityka. I to jest niebezpieczne. Sprawa kolejna, także związana z wolnościami obywatelskimi, no bo wolność słowa jest jedną z podstawowych, należnych nam w demokracji praw, tak to nazwijmy. Kwestia lex anty-TVN, oczywiście uderzenie w pierwszym momencie w TVN, ale ja będę się upierać, że to nie tylko o TVN chodzi, tylko oczywiście chodzi o wszystkie wolne media. Bardzo ostra, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale jak na język dyplomatyczny reakcja Departamentu Stanu USA. Po pierwsze, że
rzecznik mówi, zachęcamy prezydenta Dudę, by potwierdził swoje wypowiedzi o wolności słowa, a później dodaje, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie w obecnej formie, obawiamy się, że rażąco ją naruszy i nie chcemy tego widzieć. Pani redaktor, czy to jest ostra reakcja, tak, pana to jest zdaniem? Oczywiście ostra reakcja, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nasze bezpieczeństwo zależy od sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi bardziej niż od czegokolwiek innego. I dzisiaj powtórzę, bez żadnych wyraźnych powodów, w sytuacji, w której nie ma sprzecznych interesów między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone w obszarze polityki międzynarodowej nie domagają się niczego, co byłoby sprzeczne z polskimi interesami. Odwrotnie, pan prezydent Andrzej Duda i rząd powinni wiedzieć, że człowiek, który wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, któremu oni bardzo długo nie mogli złożyć choćby gratulacji z tego powodu, za obronę wolności słowa, obronę praw człowieka uczynił fundamentem swojej prezydentury. W jasnym kontraście do swojego przeciwnika. To ma także sens z punktu widzenia amerykańskiej wewnętrznej polityki. A Joe Biden został upokorzony w Afganistanie. Tam przegrał z fundamentalistami i to go dużo kosztowało. Nie przypuszczam, by Joe Biden i amerykańska administracja w tym kształcie, w roku wyborczym, chciała sobie fundować przegraną z jeszcze jednym, no nieporównanie jednak słabszym dyktatorem polskim. Dla Amerykanów to jest kwestia i w jakimś sensie honorowa, ale także kwestia wspólnego frontu, bo dzisiaj ta flanka wschodnia NATO jest niezwykle istotna strategicznie dla całego świata zachodniego. Z uwagi na to, co dzieje się na Białorusi, a przede wszystkim na Ukrainie. Dobrze, dlaczego więc pani redaktor, zdaniem, panie marszałku? Zachód nie będzie się biernie, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, nie będzie się do końca biernie przyglądał sytuacji, w której tak istotna część tej zachodniej flanki przestaje być Zachodem, a zaczyna być Wschodem. To teraz pytanie bardzo konkretne. Gdyby ta ustawa weszła w życie, no powiedzmy, że podpisze ją prezydent, co jest mało prawdopodobne, zostanie odesłana do Trybunału, Trybunał grzecznie wykona polityczne polecenie i albo będzie tę sprawę przedłużał w nieskończoność, albo uzna, że jest ona zgodna z konstytucją. Więc gdyby ten scenariusz wejścia w życie tej nowelizacji ustawy medialnej się ziścił, to co to oznacza dla, tylko bardzo konkretnie, dla stosunków polsko-amerykańskich i co się w tych stosunkach zmieni? I jeszcze jedna rzecz, w praktyce, czy to będzie oznaczało wycofanie wojsk, czy to będzie oznaczało wycofanie inwestycji amerykańskich, skoro one nie są w Polsce bezpieczne? Pana zdaniem, co się może wydarzyć w takiej sytuacji? Pani redaktor, ja myślę, że przede wszystkim będą reakcje polityczne. I te reakcje polityczne będą bardzo dotkliwe dla wiarygodności i wizerunku. Co to znaczy reakcje polityczne? Reakcje polityczne dotyczące czy poziomu relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Już dzisiaj te relacje są na bardzo niskim poziomie. Proszę zwrócić uwagę, że najważniejsi politycy amerykańscy omijają Polskę. Pan prezydent Biden sekretarz stanu dość często rozmawiają ze swoimi partnerami na Litwie i na Ukrainie, ważnymi krajami w tym, w tym układzie. Z Polską dzisiaj nikt już z tego poziomu amerykańskiego nikt nie rozmawia, co rzutuje, pani redaktor, na nasze relacje z Ukrainą, Litwą i w tym regionie. No to Jarosław Kaczyński myśli sobie, to co jeszcze może być gorzej? To no, lecimy pani, z tym anty-TVN. Ja myślę, że wolałbym dzisiaj nie wypowiadać bardzo konkretnych sankcji, które mogą spotkać i Polskę, i Polaków. Nie tyle sankcji, bo to może jest złe słowo, ale konsekwencji. Dlatego, że nie chciałbym sprawiać wrażenia człowieka, który cokolwiek Stanom Zjednoczonym podpowiada, bo nie jest moim celem, by Polska miała złe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ja dlatego mam nadzieję, że do podpisania i do wejścia w życie tej ustawy nie dojdzie, bo konsekwencje mogą być naprawdę poważne dla Polski i to w sytuacji, w której, powtórzę, pani redaktor, w momencie, w której nad naszą granicą stoją rosyjskie bombowce strategicznie, a nie wiemy, czy za paręnaście dni nasz najbliższy sąsiad nie zostanie najechany przez rosyjskie czołgi. O Ukrainie mówimy. To proszę mi wierzyć, że polski rząd powinien uczynić wszystko, by wyciągać rękę do każdego Polaka. A dzisiaj polski rząd w obliczu konfliktu za naszymi granicami, jakiego nie było do roku 89 roku, zamiast szukać sojuszników na zewnątrz i budować front
jedności narodu, w dobrym tego słowa znaczeniu, wewnątrz, robi tak, chce jeszcze bardziej kłócić Polaków, bo ustawa TVN także kłóci Polaków. Te wszystkie agresywne, religijne postulaty, które oni w obliczu świąt podnoszą, rejestrowanie ciąż i tak dalej, i tak dalej. No te wszystkie rzeczy, które drażnią i złoszczą Polaków, są kompletnie niepotrzebne z naszego narodowego punktu widzenia. Dzisiaj zamiast judzić jednego przeciwko drugiemu, Szydło zamiast przeprosić, Morawiecki zamiast przeprosić i zamiast judzić, powinni powiedzieć także do opozycji, dzisiaj musimy być razem, dzisiaj nie szukajmy tego, co nas dzieli, bo za chwilę możemy być w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. Na takie apele, szczególnie w stosunku do opozycji. Panie marszałku... Panie redaktor, Broniewski wyszedł z więzienia przed wojną i pisał, są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt. A propos poezji, czy Donald Tusk się pana zdaniem rozpędził trochę, cytując wiadomy wiersz Czesława Miłosza? Nie, dlaczego się? To jest bardzo mądry wiersz w tym konkretnym kontekście. No, pan Mateusz Morawiecki... Słynne złote usta lewicy, pani Anna Maria Żukowska powiedziała, że to było delikatnie mówiąc za daleko idące, że to jest grożenie, że ktoś będzie wisiał na gałęzi. Może jest kłopot ze zrozumieniem, co on miał na myśli. Ja jestem nieco bezradny wobec faktu, że Mateusz Morawiecki nie rozumie wiersza, no, ale to już nie jest moją rolą tłumaczyć temu człowiekowi, co poeta miał na myśli. Mhm. A powinien Mateusz Morawiecki zrozumieć rzecz, która zdaje się przerasta jego kompetencje i intelektualne, bo się do tego przyznał, ale zdaje się i moralne. To znaczy, powtórzę, przerasta to kompetencje Morawieckiego intelektualne i moralne, by zrozumieć wymowę tego wiersza, która jest wymową odpowiedzialności za władzę. O ciężarze, ten wiersz mówi o ciężarze odpowiedzialności. I ten ciężar odpowiedzialności, pan Mateusz Morawiecki, który tyle mówi o historii, powinien zdać sobie sprawę, że jest dzisiaj premierem Rzeczpospolitej w godzinie próby i nie zdaje egzaminu. A mówię poważnie, dlatego że godziną próby jest zarówno kwestia COVID-u, zarówno kwestia różnych drobnych, ale bolesnych dla Polski kryzysów, jak choćby tego granicznego, ale przecież, pani redaktor, przede wszystkim stoimy dzisiaj wobec absolutnej i niespotykanej eskalacji agresji rosyjskiej wobec Zachodu. Mhm. Której Polska może się stać bezpośrednią ofiarą. I w tych godzinach i w tych dniach potrzebujemy od polityków odpowiedzialności. Do Donalda Tuska jeszcze, a propos tego, o czym pan mówi. Donald Tusk już w kilku swoich wypowiedziach powiedział, że to już są znamiona zdrady stanu niemal, to co w tej chwili w kontekście polityki wobec Stanów Zjednoczonych robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czy pana zdaniem to już rzeczywiście zaczyna mieć znamiona zdrady stanu? Wolę używać sformułowań, których jestem w stanie w razie czego udowodnić przed sądem. Otóż z całą pewnością polityka, którą dzisiaj prowadzi rząd, jest polityką szkodliwą dla polskiego interesu. I chciałbym wierzyć, że czyni to polski rząd z głupoty. Że rząd polski nie rozumie bezpośredniej zależności pomiędzy wojowaniem z Amerykanami w obszarze ich kapitału w Polsce, a koniecznością sojuszu z Amerykanami wobec rosyjskiej agresji. Mam nadzieję, że to jest po prostu kwestia intelektualnej niekompetencji Mateusza Morawieckiego, a nie niezrozumienia. Panie marszałku, ale przestańmy mówić o Mateuszu Morawieckim. No przecież doskonale wiemy, że on nie podejmuje żadnych decyzji kluczowych, że decyzje podejmuje Jarosław Kaczyński, więc ewentualnie o deficytach intelektualnych może pan mówić wobec prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A pani doskonale tylko pytanie, wie, pani czy pan redaktor, uważa, że tam są jakieś deficyty intelektualne? Nigdy w życiu nie powiedziałem i nigdy w życiu tego nie powiem, no bo nic na to nie wskazuje, by Jarosław Kaczyński był osobą, którą można oskarżyć o deficyty intelektualne. Uważam, że wprost przeciwnie. I nad każdym musi zawisnąć pytanie, dlaczego w takim razie Jarosław Kaczyński godzi się na politykę rozwalania Zachodu, zarówno w wymiarze wewnątrzeuropejskim, w którym zaprasza panią Le Pen, która się nie wstydzi sojuszu z Putinem, w którym rozmawiają z politykami, którzy głośno mówią o tym, że chcą putinowską politykę europejską realizować. Może taki jest plan Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili na to, w którym kierunku ma zmierzać Polska. Nie wiem, jaki jest plan Jarosława Kaczyńskiego, bo po prostu nie mam takiej wiedzy. Wiem jedno. Jako polski patriota jestem dzisiaj w opozycji. Nie jako przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego, któremu się nie podobają takie czy inne pomysły tego rządu. Oczywiście mi się nie podobają, chociaż są też rzeczy, które oni przecież, i każdy to przyzna, i czasem cała opozycja razem z nimi głosuje, przecież nie robią wszystkiego źle, prawda? Natomiast dzisiaj jako polski patriota jestem w opozycji do tego rządu. I dzisiaj bycie w opozycji do tego rządu jest wymogiem polskiej racji stanu, bo ten rząd, mam nadzieję, że z powodów
niekompetencji, nie radzi sobie z prowadzeniem Polski w tak trudnych chwilach. Dlatego, że jeżeli czytam, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem nadplanowych śmierci covidowych, to to jest matematyczny dowód, że sobie nie poradzili z covidem. Bo dlaczego w dziedzinie wydatków na Kościół jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, a w dziedzinie nadplanowych śmierci na przedostatnim? Dlaczego ten rząd zawsze miał w czasie pandemii dla Rydzyka i biskupów, a nie miał dla swoich obywateli, którzy nadplanowo umierali? To są pytania, na które Morawiecki powinien odpowiedzieć razem z Kaczyńskim. Dlaczego w Polsce przemysłowcy, dlaczego w Polsce drobni rzemieślnicy, rolnicy, bardzo wielu ludzi w czasie pandemii mówiło, nie mamy już dla was, nie ma dla was, ale nigdy tego nie usłyszał Rydzyk i nigdy tego nie usłyszeli biskupi. Mateusz Morawiecki, panie marszałku, gdyby tutaj siedział pewnie na moim miejscu, to by się z panem w sposób daleko idący nie zgodził i powiedział, jak to nie dajemy pieniędzy. Przecież mamy obniżkę cen paliw, obniżona została akcyza, przecież mamy dodatek osłonowy, który, na który będzie mogło liczyć 7 milionów gospodarstw. Przecież mamy nowy ład, który emerytom przyniesie po 3000 zł zysku rocznie. No przecież doskonale pan zna tę retorykę i ona w sposób bardzo celny trafia do znacznej części społeczeństwa. No, pod warunkiem, że ktoś nie robi zakupów. Znaczy ta retoryka i pomysły i propaganda telewizji publicznej, propaganda Prawa i Sprawiedliwości jest perfekcyjna wobec człowieka, który nie wychodzi na ulicę i nie ma kontaktu z rzeczywistością. Każdy, kto ma kontakt z rzeczywistością, idzie, robi zakupy, czego by te zakupy nie dotykały, i ogląda sytuację rynkową, zdaje sobie sprawę, że dzisiaj Polacy są w największy sposób od bardzo wielu lat zatroskani o własne portfele, zatroskani o własność, o wartość własnego pieniądza, przepraszam. I to są realne troski Polaków. I dzisiaj ja myślę, że właśnie ta retoryka, w którą oni często cynicznie pozwalali i cynicznie to się czasem słyszało na bazarach, a kradną, ale się dzielą. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać i myślę, że dzisiaj lada chwila to na bazarach tak samo pójdzie. Przestali się dzielić, a dalej kradną. Dlatego, że ta retoryka, którą oni bardzo często używali przeciwko swoim przeciwnikom politycznym, dzisiaj się na nich odbije. Bo dzisiaj także elektorat Prawa i Sprawiedliwości, nasi bracia i siostry, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, borykają się z tymi problemami. Co więcej, w bardzo wielu obszarach to właśnie świadomy elektorat Prawa i Sprawiedliwości za chwilę po 1 stycznia zapłaci największą cenę za rządy partii, którą wybierał. No, według Mateusza Morawieckiego będzie dokładnie odwrotnie. Pani redaktor, ale Mateusz Morawiecki nie powinien być osobą, do którego słów odnosimy się zbyt poważnie, bo po pierwsze on sam tego nie czyni, po drugie jest uznanym sądowo kłamcą. W związku z czym człowiek, który został uznany sądowo kłamcą, można zakładać, że zawsze kłamie albo prawie zawsze kłamie. Więc no po co, jak Mateusz Morawiecki coś mówi, to należy zakładać, że bardzo prawdopodobne jest, że jest dokładnie odwrotnie. Panie marszałku, to teraz słów kilka jeszcze o opozycji. Tylko 1/4 respondentów, niespełna 25%, uważa, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy. Tak wynika z sondażu Ibris przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej. Zdecydowana większość badanych uważa, że opozycja nie jest gotowa obecnie do przejęcia władzy. Taką opinię wyraża niemal 65% badanych. Ja uważam, to jest porażka. Ja uważam, że opozycja, gdyby chciała, mogłaby dzisiaj władzę w Polsce przejąć. A nie problem chce? Polega na tym, że opozycja nie chce. Dlatego, nie chce przejąć władzy? Dlaczego? Tak, dlatego, że najprostszą metodą przejęcia władzy w Polsce jest konstruktywne wotum nieufności. W Polsce opozycja zastanawia się, w jaki sposób, myślę, że stoi przed bardzo poważnym problemem. Każdy z polityków opozycyjnych i liderów partyjnych mówi, wygramy wybory razem, osobno, ja teraz nie chcę tego rozstrzygać, ale no i wtedy stworzymy rząd. No to ludzie się zadają sobie pytanie, ale to dlaczego teraz nie próbujecie tego zrobić? Znaczy, jak mamy uwierzyć, że wy co, za parę miesięcy czy paręnaście miesięcy potraficie się dogadać, a teraz się nie potraficie dogadać? A to tu i teraz codziennie rano nam mówicie jako opozycja. Wyborcy. Bo codziennie rano politycy opozycji wychodzą, tak jak ja dzisiaj, i mówią, że to jest najgorszy rząd w historii. A jednocześnie prawie wszyscy, bo akurat czyli nie jesteście, ja. Jesteście niewiarygodni mówią, w odbiorze. No, dlatego nie jesteśmy wiarygodni, że ludzie widzą, że poza tak naprawdę Koalicją Polską i Kosiniakiem, nikt w tym Sejmie, powtarzam,
nie podjął realnej próby odsunięcia Mateusza Morawieckiego od władzy. A to się może odbyć drogą głosowania sejmowego. Ja ciągle słyszę wtedy, ale musi mi pan odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego opozycja nie chce przejąć władzy? Boi się po prostu, że nie posprząta tego bałaganu, który wytworzył Prawo i Sprawiedliwość? Myślę, czy o co chodzi? Pani redaktor, ponieważ w opozycji, z uwagi na brak procedury, mamy cały czas nierozstrzygnięty podstawowy dylemat. Kto jest tej opozycji liderem? Kto jest punktem odniesienia? A kto pana zdaniem jest liderem? Dzisiaj nie ma nikogo takiego. Mamy... Nie jest to Donald Tusk? Z całą pewnością nie jest to dzisiaj Donald Tusk. Donald Tusk myślał, że jego powrót do polskiej polityki spowoduje, że on automatycznie stanie się liderem opozycji. No ale jednak, jeżeli zakładamy, że opozycja to jest z grubsza 50% Polaków, prawda? A na Platformę Obywatelską chce głosować w najlepszych sondażach dzisiaj 24%, to oznacza, że połowa wyborców opozycyjnych nie akceptuje przywództwa Donalda Tuska, a z drugiej strony musimy zdawać sobie z tego sprawę, że dla bardzo istotnej części elektoratu opozycyjnego to właśnie Donald Tusk jest liderem. No, ale to się prawdopodobnie w jakiś znaczący sposób, panie marszałku, nie zmieni. Czyli co, możemy zakładać w tym momencie, że opozycja jest skazana na porażkę pani redaktor, że u progu roku 15 bardzo wiele osób myślało, że Prawo i Sprawiedliwość jest skazane na porażkę, bo Jarosław Kaczyński z jednej strony był liderem Prawa i Sprawiedliwości, i nikt tego nie mógł zakwestionować, a z drugiej strony był niewybieralny. Szczerze mówiąc, ja myślałem wtedy, że Jarosław Kaczyński nigdy nie dlatego przyznaję się, tutaj Kaczyński moim zdaniem wygrał, bo przeskoczył samego siebie. Zdobył się w roku 14 na rzecz, o którą ja go nie podejrzewałem. Na zrobienie kroku do tyłu i wystawienie kukiełek politycznych, tak to nazwijmy, no figur politycznych, czyli Szydło, a później Dudę. I dzisiaj Jarosław Kaczyński, wiemy wyraźnie, wygrał na tym kroku. Czy coś takiego powinien pana zdaniem zrobić Donald Tusk? Ja nie będę. No pani redaktor, dzisiaj widać wyraźnie, że kolejnego starcia Tusk-Kaczyński Tusk nie wygra. Niestety dzisiaj to widać. I w moim przekonaniu warto, i Donald Tusk też powinien z tego wyciągać wnioski, że z jednej strony jest ogromnie potrzebny i on i platforma opozycji, a z drugiej strony dzisiaj widzimy po paru miesiącach od powrotu Donalda, przy całej mojej sympatii, pani widziała, dzisiaj broniłem Tuska w sprawie tego wiersza, który bardzo dobrze, że zacytował, to wielokrotnie broniłem i będę bronił Tuska, bez którego trudno sobie dzisiaj opozycję wyobrazić, ale z drugiej strony Polacy nie są w stanie go sobie wyobrazić jako lidera, większość opozycji. To jest myślę, że Donald Tusk jest tak dojrzałym, tak mądrym politykiem. Ale to nie ma w tej chwili innego polityka, którego można było sobie wyobrazić w roli lidera, czy nie? Panie redaktor, zobaczymy. Ja myślę, że naprawdę polska polityka ma co najmniej kilka nazwisk polityków, bym powiedział, którzy są dzisiaj mniej doświadczeni, bo po prostu młodsi od Donalda Tuska. Ja pani wymienię trzy nazwiska. I na pewno Szymon będzie to Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski. To są też nazwiska, które przecież są istotne w polskiej polityce. Ale pani redaktor, pani mnie spytała, dlaczego ludzie nie wierzą opozycji. No ja pani odpowiadam, dlatego że także nie mają konkretnego lidera tej opozycji. Bo sam fakt, że o tym rozmawiamy, świadczy, że go nie ma. I to jest oczywiście problem, który przed nami stoi. To znaczy, jak z jednej strony umieścić Donalda Tuska w polskiej opozycyjnej pejzażu na tyle w istotny sposób, by to wszystko, co on może Polsce dać, z niego, nazwijmy to brutalnie, wycisnąć, a z drugiej strony, jak uczynić ten nasz opozycyjny wysiłek nie skazanym na porażkę, tylko skazanym na sukces poprzez odejście od tej toczonej od 16 lat wojny Kaczyński-Tusk. Bo dzisiaj już, myślę, większość Polaków też jej nie chce. I myślę, że jesteśmy w stanie to razem osiągnąć. No pytanie, czy zdążycie do roku 2023? Pani redaktor, ja głęboko wierzę, proszę zwrócić uwagę, wybory w Rzeszowie całkiem niedawno, wielki sukces. Ale polityka lokalna się przekłada na krajową, dobrze, panie marszałku. Wspólne kandydatury, absolutnie świetne rozmowy i wspólne kandydatury całej opozycji do Rady Polityki Pieniężnej. To, co stało się i dzieje się w Senacie, to są wszystko świadectwa, które pokazują, że my możemy i potrafimy współpracować. Ja będę się opierać, panie marszałku, że nie macie zbyt dużo czasu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A to jest inna sprawa, ja się zgadzam. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Koalicja Polska. Spokojnych, dobrych świąt i dużo zdrowia. Również wesołych świąt. Bardzo dziękuję.